Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajmy dzisiaj słów z Księgi Liczb. Od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Słyszymy dzisiaj w czytaniu z Księgi Liczb o bardzo poważnym grzechu, którego dopuścili się Izraelici. Język hebrajski nazywa ten grzech złą mową. Ich oskarżenie wycelowane jest najpierw w Mojżesza, potem w samego Pana Boga. Oskarżenie to grzech, który ciągle popełniamy względem ludzi albo względem Boga. Zazwyczaj nie przywiązując do niego zbyt dużej wagi. Tym grzechem jest plotkarstwo, mówienie bez potrzeby o słabościach innych. Są nim również wszystkie te złe słowa o ludziach, którym przypisujemy złe intencje. W pewnym momencie zaczynamy mówić o Bogu, oskarżamy Go o to, że jest przyczyną nieszczęść i zła, które na tym świecie ciągle się dzieją. Każda mowa, jak mówi tradycja żydowska, sprowadza śmierć nie tylko na tego, o kim się źle mówi, ale również na mówiącego. Jest tylko jeden sposób na to. Daje nam dzisiaj ten sposób, to dzisiejsze słowo. Patrzeć. Tylko wtedy, gdy dostrzeżesz, że źle mówisz, przyjmiesz to i uznasz to za wadę, z którą trzeba walczyć, zostaniesz ocalony. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.